No to lecimy. Ja nazywam się Kamila Zalewska-Firus i jestem autorką gier fabularnych dla dzieci. Między innymi, no już tak teraz między innymi, są to Syrenki i Trytony, a także mój główny produkt, czyli Jagodowy Las. Tu go widzicie w wersji zbiórkowej. I będę tu omawiać w tej prezentacji różne sposoby napisania scenariuszy. Z założenia są to scenariusze dla dzieci, ale wydaje mi się, że spora część tych mechanizmów jest dosyć uniwersalna, choć one będą prowadzić do tworzenia dosyć prostych przygód. To lecimy. Tak, ogólne zasady scenariusza. Mianowicie scenariusz posiada prolog, rozdział wprowadzający, epilog, zakończenie. Pomiędzy prologiem i epilogiem są co najmniej cztery indywidualne sceny. Cztery sceny to jest taka indywidualna ilość, liczba, do gry z dziećmi, ponieważ to są takie cztery duże sceny, cztery wydarzenia, które one przeprowadzą, będąc w najlepszej formie, bo to powinno wszystko trwać jakieś 45 do 90 minut. I przy takiej ilości scen dzieci raczej nie są jakoś nieusatysfakcjonowane, ale nie są też jeszcze jakoś zmęczone, bo prowadzenie więcej niż czterech scen już ryzykuje, że będzie ten przesyt, że dziecko będzie zmęczone, rozdrażnione. Ogólnie, po prostu nieskupione, zaczynam biegać. Ogólnie warto też dzieciom podkładać w czasie prowadzenia scenariuszy jakieś kolorowanki, kartki do rysowania. Szczególnie jeśli tych dzieci jest kilkoro, bo jak spotlight jest na jednym dziecku, pozostała się ekipa nudzi, dobrze wtedy, że mają coś do kolorowania. I to jest ogólnie bardzo ważne, nie tylko w grach dla dzieci. Postacie graczy mają centralne miejsce w historii i to one podejmują ważne decyzje. Od tego się, powiem wam, kilka razy też odbiłam, jak sprawdzałam, jak wyżyli scenariusze różne do konkursów na RPG-owym Piekiełku. Mianowicie trafiały do mnie scenariusze, które były pięknie napisane, a fabuła była świetnym opowiadaniem, gdzie postacie graczy nie miały nic do roboty. Oni tylko chodzili od ważnego NPC-a do ważnego NPC-a, który im tłumaczył, co się dzieje. I czegoś takiego nie robimy, nawet jeśli, zwłaszcza jeśli chcemy robić jakieś motywy edukacyjne, bo to dzieciaki są w centralnej części historii i w scenariuszu trzeba to przewidzieć. Ale po kolei. Najprostsza rzecz, a także nadająca się do największych maluchów, najmniejszych maluchów, to są misje uratuj albo odnajdź. To są rzeczy, które każde dziecko jest w stanie ogarnąć umysłem, o co chodzi, co ma zrobić. I tu są przykłady właśnie z Syrenek i Trytonów bezpośrednio wzięte. Ta gra jest dostępna za darmo do pobrania w PDF-ie, w sprzedaży jest w sklepie Strefa Marzeń. I tak, tam są kilka poziomów tych scenariuszy w Syrenkach i Trytonów. Najpierw jest sześć przykładów misji ratunkowej i misji poszukiwawczej. Potem jest tabelka, którą sobie przerobimy. A na końcu już jest jeszcze jedna tabelka, gdzie już się trzeba przeciwstawić głównemu złemu. Ale tak, tu mam przykład, że na pustej beczce dryfuje rozbitek, wokół którego zbierają się rekiny, czyli misja ratunkowa, albo mama małego delfina zaplątała się w porzuconą na dnie morza sieć. Tutaj można czerpać z jakichś gazetek, które dzieci lubią, książeczek, bajek, innych tego typu historii i odwoływać się do tego. I na początek są to najlepsze, najprostsze schematy, czyli zastanawiamy się, kogo trzeba uratować, albo co bądź kogo trzeba odnaleźć. Jak widać, to nie musi być poszukiwanie kogoś, kto się zgubił, ale to może być na przykład organizacja turnieju, w którym szukamy chętnych do drużyny, albo jakaś rodzinna pamiątka zatonęła w statku i postacie graczy muszą ją odnaleźć. Na przykład na wraku statku mieszka jakaś ośmiornica, która zupełnie nie chce się podzielić tym, co jest w środku i będzie nam się ta sytuacja rozwijać. Ale przejdźmy do mojego ulubionego schematu, do tworzenia scenariuszy. Stworzeniem scenariuszy jest jak z wieloma innymi kwestiami. Jeśli będziemy sobie mieli coś wcześniej przygotowane, to wszystko pójdzie dużo szybciej. Tutaj serdecznie was zachęcam, żeby nawet z dziećmi wspólnie, bo to jest dla nich fajna, kreatywna zabawa, stworzyć tego typu tabelkę. Widzicie mój kursor, czy nie? Jak coś pokazuje, widzicie kursor, czy tylko tabelkę? Tak, nope, tak. Aha, no tak, kursor, czy tylko tabelkę. Czyli rozumiem, że nie widzicie kursora. Dobra. No to tak.
A widzicie kursor? Fantastycznie, to tak. Tabelka składa się z 6 rzeczy, czyli gdzie się toczy nasza akcja, kto jest tam głównym albo złym, albo istotą, która tam jest, jakie są tam komplikacje, w tym przypadku wybrałam mniejsze stworki. Tu jest tabelka, którą w przypadku gier dla dzieci, czyli w mistrzu, czyli w Jagodowym Lesie i w Syrenkach i Trytonach, to mam jako opcję wyboru, bo dużo jest rodziców, którzy pierwszy raz w życiu grają w RPG i stworzenie czegoś całkowicie abstrakcyjnego z tych 6 jest zbyt trudne, ale jeśli czujecie się na siłach, to też możecie losować. I następnie jest to, jaki przedmiot jest istotny. Żeby prelekcja była sprawna, przygotowałam sobie wcześniej przykład, ale jeśli będziecie mieli chęć, zaraz je przećwiczymy na inny. I tak, mamy takie losowanie. Udaje się do miasta elfów, gdzie grasuje troll i trolątka, aby odnaleźć artefakt, który ukryto. I teraz słuchajcie, przedstawię wam 6 przykładów scenariuszy, które na tym można zbudować. Ja podchodzę do tego dość rzemieślniczo, po prostu wybieram sobie po kolei jeden punkt, który jest dla mnie kluczowy i zaczynam wymyślać od niego i wokół niego buduję fabułę. No to lecimy. Przykład pierwszy. Wymyślam począwszy od miejsca. Wylosowane jest miasto elfów. No dobrze. Mamy miasto elfów, ale nic więcej nie jest dookreślone, więc wymyśliłam sobie, że to miasto elfów to są ruiny. Dobrze, skoro mamy ruiny miasta elfów, no to kto tam mieszka? Mamy trola. W porządku, mamy miasto elfów i mamy trola, który tam mieszka. Dlaczego chcemy tam pójść? No musimy odnaleźć artefakt, który ukryto. I tu już poszłam na leniwca, że w mieście elfów znajduje się ukryty, potężny artefakt, który trzeba odnaleźć, ale że są jeszcze trolątka, to wymyśliłam sobie, że w mieście owszem grasuje troll, ale artefakt znajduje się w podziemiach, wszyscy kochają eksplorację podziemi, a w podziemiach bawią się i łobuzują trolątka. I tu mamy pierwszy pomysł na scenariusz. Możemy skorzystać na przykład z One Page Dungeon albo dowolnego innego, wydrukować sobie jakiś prosty loch i mamy pierwszy pomysł na przygodę. Drugi przykład. Zaczynam wymyślić od trolla. Tutaj nie chciałam, żeby troll grasował. Chciałam, żeby on był główną postacią. Więc troll odmawia pracy. Ważny most handlowy na trasie do Elfiego Miasta zostaje zablokowany. Powód. Jego dzieci wyruszyły po artefakt troli, długo nie wracają i troll usycha ze zmartwienia. Czyli jak to przeszliśmy? Jest troll. Troll odmawia pracy, przez co miasto elfów cierpi. Troll odmawia pracy ze względu na swoje dzieci, tutaj trolątka, które wyruszyły na misję. Czyli tutaj mamy tak naprawdę misję, najpierw mamy aspekt, motyw detektywistyczny, że dzieci się muszą dowiedzieć, dlaczego troll zaprzestał pracy. Elfy mogą być jak najbardziej zleceniodawcami wyjaśnienia, co się wydarzyło. Dowiadujemy się, że to chodzi o sprawę rodzinną i że troll jest tak zmartwiony, że nie jest w stanie pracować, ciężko go przymusić. I w związku z tym przechodzimy do misji odnajdź. Przykład trzeci. Wymyślam, począwszy od trolątek. No tu miałam trochę kłopot w pierwszym momencie. Co zrobić z trolątkami? No trolątka, trolowanie, czyli sądzę, że będą fajnie, jakby coś łobuzowały, ale odnaleźć artefakt, który ukryto. Najprostsze rozwiązanie byłoby takie, że trolątka ukryły jakiś artefakt, ale to byłaby dosyć krótka przygoda, bo trzeba było po prostu pójść do nich i w jakiś sposób je podejść, zmusić, żeby coś się wyjaśniły. Więc postanowiłam bardziej skomplikować sytuację i wymyśliłam taką fabułę, że jest wspaniałe, eleganckie miasto elfów. Do niego prowadzi most trolla, który nie jest elegancki. I w związku z tym elfy zastanawiają się, jak się pozbyć sąsiada, żeby wybudować coś pięknego i wspaniałego. I wyrobiły trolątka w schowanie ważnego artefaktu. I tutaj będzie rzecz w drugą stronę. Mianowicie najpierw mamy dowiadywanie od szukania artefaktu, szukanie być może trolątek, które schowały się, bo tata czy mama im troll nie uwierzył, że to nie one, czyli jakieś tam śledztwo. Odnalezienie ich i dowiedzenie się, że zostały okrutnie wrobione.
I tworząc te cztery sceny, no, o czym mówiłam na początku, że tworząc fabułę dla dziecka cztery sceny, warto zrobić to tak, żeby właśnie wyzwania były różnego rodzaju. Czyli na przykład właśnie, żeby było śledztwo, żeby było coś związanego z charyzmą, trzeba z kimś pogadać, dowiedzieć się, pocieszyć go. Jakieś wyzwanie siłowe, niekoniecznie walka, to może być wyścig, to może być wspinaczka na jakiś właśnie most czy coś takiego. Zadania plastyczne bardzo dobrze się sprawdzają, czyli narysuj na przykład bukiet, zaprojektuj herb miasta. Dzieciaki takie rzeczy bardzo lubią. I to bardzo nam ułatwia pracę, bo mając już taki pomysł, rozpisujemy sobie te cztery na przykład sceny. Jeśli po prostu nie mówimy dzieciakom, co się stało i one ruszają i idziemy za nimi, to po prostu możemy sobie wypisać różne przykłady tych wyzwań. I tak, wymyślam przykład począwszy od znalezienia. Odnaleźć, czyli jakieś poszukiwania. No w postaci graczy często czegoś szukają, więc pomyślałam, że fajnie byłoby to odwrócić. I tak, troll i jego młody kłóci się z sąsiadami elfami, więc postanawia zniszczyć ich miasto i przy pomocy zaginionego artefaktu szuka go. Czyli mamy sytuację, gdzie jest ukryty artefakt, ale to troll, czyli jego dzieci, czyli te groźne istoty, w tym momencie nasi faktycznie przeciwnicy, być może ci źli, poszukują artefaktu, żeby zniszczyć miasto. To już na tym etapie jest w miarę okej, że to już może być po prostu taka prosta historia, ale jak gramy z dziećmi, warto pokazywać, że rzeczy nie są aż takie proste i dawać jednoznacznych złych. Można pokazać, że ta kłótnia już od jakiegoś czasu trwała, później, że obie strony przesadziły. Albo też wprowadzić jakieś właśnie wyzwania, jak będą szukać tego artefaktu. Jakieś ruiny, jak było na przykład w pierwszym pomyśle, albo jakaś dżungla, czy jakaś podróż. Nawet to może być druga sesja z wielkim poszukiwaniem tego artefaktu. Wymyślam począwszy od artefaktu. Miasto elfów ma kłopot. Ktoś, kto ich nie lubi, podrzucił do środka artefakt, który wabi do siebie trolle. I tutaj na przykład, mimo że mamy troll i trolątka, to nie zakładamy, że oni muszą być z rodziną. Trolątka mogą być po prostu gatunkiem małych troli. Także miasto elfów boryka się z dużą ilością niechcianych gości, którzy cały czas napływają nowi, którzy czują jakiś dziwny zew. I można odnaleźć zarówno artefakt, jak i w jaki sposób go wyłączyć. Tu aż się kusi jedna z funkcji pomysłu, które zostały wylosowane, czyli przeklęto. Przeklęte artefakty też dają duży potencjał. I tak, tutaj na końcu jeszcze pokazuję, że nie jesteśmy zmuszeni korzystać ze wszystkich rzeczy, które wylosowaliśmy. Choć to ma nam pomóc, bo owszem, w RPG są świetne, bo ogranicza nas tylko wyobraźnia. Z drugiej strony, jak można zrobić wszystko, to czasami ciężko jest zacząć. Ta tabela ma za zadanie narzucić nam ramy, w ramach których robimy, co chcemy. To bardzo pomaga zacząć i często może się okazać, że któryś element nam nie pasuje. Niemniej czasami warto się zmusić, żeby to dopasowało, bo wymyślimy w ten sposób rzeczy, na które wcześniej byśmy nie wpadli. I tutaj mamy co? Troll jest dzięki artefaktowi doskonałym kucharzem na dworze elfiego króla. Artefaktem jest złoty widelec, ale został mu ukradziony. I możemy tu po prostu zrobić szukanie złodzieja, na przykład ktoś inny chce zostać nadwornym kucharzem, ale możemy nie zapominać o trolątkach i dodać element, że dzieci chcą, by tata budował mosty i dodać tu jakiś taki rodzinną historię o tradycji i oczekiwaniach, które inni na nas rzucają. I tak, czy są na tym etapie jakieś pytania? Chyba nie. W dowolnym momencie dawajcie znać. I teraz tak. Ogólnie fajnie taką tabelkę robić samemu z dzieckiem, na przykład rysując od razu mapę i wymyślać, jakie są krainy. Od razu dowiemy się, co dla dziecka jest interesujące. Że to może być właśnie port piratów, albo jakaś piramida, albo jakaś planeta. Bardzo prawdopodobne jest to, że dzieciaki podają jakieś jednostki, istoty, NPC-ów czy miejsca zlubianych przez siebie bajek i kreskówek. To
też jest bardzo dobry pomysł, po prostu w gotowych RPG-ach tego nie znajdziecie ze względów licencyjnych. Ale wiem na przykład, że zdarzały się dzieciaki, które stwierdzały, że nie będą grać w Jagodowy Las, bo te krasnoludki są dla bobasów i są w ogóle dziecinne i passe, ale jak tam mama czy tata zasugerował, żeby to były smerfy, muminki, elfy czy krasnoludy, to spoczka, od razu zaczynali grać. Dobra, i teraz proponuję zabawę. Mianowicie wybierzcie po kolei elementy i na podstawie nich spróbujemy stworzyć jakieś przygody. Jakie chcecie miejsce? Oaza, dobra, ktoś niech jeszcze się wypowie. Oaza dżinów czy szkoła magii? Szkoła, dobra. Dobrze, dobrze, szkoła magii. Mamy szkołę magii. Kto tam grasuje? Smok. Smogu pierwszy, już dobra. A kto jeszcze? Jakie są jeszcze komplikacje? Oraz kto? Chochliki. Good. I co tam trzeba zrobić, aby... Wykraść. Good. Co trzeba wykraść? Co trzeba wykraść? Pamiątkę. I co się z nią stało? Ukradziono? Przeklęto? Dobra. To może ukradziono. A, drugie przeklęto. Ktoś jeszcze coś w tym do głosowania chce się dołożyć? Dobrze, dobrze. Czyli tak. Mamy, udaj się do ruin szkoły magii, gdzie grasuje smok i chochliki, aby wykraść, co tam było? Rodzinną pamiątkę, którą przeklęto. Dobrze. Czy ktoś z was ma chęć się odciszyć albo napisać pomysł na rozwiązanie tego? Zachęcam. No dobrze. To tak, na którym elemencie się skupiamy? To może tak. Mamy ruinę, smok. Najważniejszy jest smok. No to może tak. Wielki smok zamieszkał w szkole magii i doprowadził ją do upadku. Za nim sprowadziły się chochliki, które kiedyś pracowały na zamku, ale po tym jak odeszli czarodzieje, one tam zostały, założyły swoje bandy i ogólnie nikogo nie wpuszczają, ogłosiły, że to jest ich królestwo i dogadują się, służą smokowi, ale w środku znajduje się rodowa pamiątka na przykład dawnego dyrektora tej szkoły i postacie graczy będą próbowali odzyskać ją i nie wiedzą, co jest przekleństwem. Macie jakieś pomysły, co to może być za rodowa pamiątka i w jaki sposób została przeklęta? Jaką rodową pamiątkę może mieć dyrektor szkoły magii? Rodową, może jajo smoka? Czemu nie? O, to może, tak, to może rodową pamiątką było jajo smoka i właśnie z tego jaja się wykluł smok. To też może być fajne. Albo na przykład to jest małe smoczątko, które strasznie płakało i duży smok przyleciał się nim zaopiekować. I w tym momencie mamy już zupełnie inną dynamikę sytuacji. Tak, ale ten w sumie dyrektor wcale nie musi wiedzieć, że ta rodowa złocona pamiątka była jajkiem smoka. I w tym momencie mamy na podstawie tej tabelki pierwszą przygodę, że była sobie szkoła magii, dyrektor tej szkoły miał rodową pamiątkę i nie wiedział, że to jest jajo smoka. Niestety w wyniku na przykład pożaru
Z tego jaja wykluło się smoczątko, które bardzo wołało, płakało swoją mamę i okoliczny smok postanowił zaadoptować to smoczątko. I w tym momencie mamy pierwszy pomysł. Chcecie przerobić jeszcze jakiś? Czy lecimy dalej? Dobra. No to teraz jeszcze tak. Gdzie się udajemy? Wpisujcie może od razu elementy, które Was interesują. Nie musimy lecieć po kolei. Dobra, oaza. Dobrze. Ten sam schemat chcesz jeszcze raz przerobić? To okej, dobra. To skupmy się na przykład na przeklętym artefakcie. Dobra. No to tak. No to mamy przeklęty artefakt. I zacznijmy od niego. Nie ma żadnego ruin szkoły magii, nie ma żadnego smoka, nie ma nic. Ojej, dziękuję, że cieszę się, że mam to sobie interesuje. Skupiamy się na samym artefakcie. Nie mam w głowie, staram się, żadnych ruin magii, żadnego smoka, żadnych ochlików, nic więcej. Zaczynam od artefaktu. No to na przykład artefaktem byłoby magiczne zwierciadło, które przemawia, czy jesteś piękna, czy nie. Ale artefakt został przeklęty. W związku z tym zaczął kłamać. Zaczął strasznie, strasznie kłamać, a to było magiczne lustro znajdujące się w korytarzu szkoły magii. I to lustro zaczęło skutecznie napędzać na siebie uczniów. No, że byłabyś najpiękniejsza, ale tamta tu, no wiesz co, jakby jej przyciąć włosy, to byś ty była ładniejsza. I na przykład ktoś zakradł się i magią obciął koleżance włosy. Albo, no, byłbyś najpiękniejszy, gościu, naprawdę 10 na 10 w skali magicznej. No, ale ten tam, no wiesz, jakby on nagle miał niebieskie, nie wiem, skórę, to wtedy nikt by na niego nie spojrzał i byłbyś topłany. I, no, magiczny system edukacji nie był przygotowany na taki kryzys. I strasznie się uczniowie zaczęli ze sobą kłócić, nie można było dojść do ładu. A to była malutka szkoła, to wcale nie musi być olbrzymi Hogwart, to była malutka szkoła magiczna i doszło niestety do takich kłótni, takich walk między uczniami, zwłaszcza, że artefakt był dzięki ich kłótniom coraz potężniejszy i potężniejszy, że w końcu ta szkoła podupadła i okazało się, że za przeklęciem tego artefaktu stoją chochliki. One przekleły ten artefakt, bo to są takie... W tym momencie wyobraźmy sobie przykład jako małe skrzydła, te złośliwe pixie istotki. Ale szkoła popadła w ruinę i teraz jeszcze tutaj trzeba dorzucić smoka. Smok jest strażnikiem. Tutaj niech smok będzie tym dobrym. Chociaż tam też nie, poprzednio też smok był dobry, bo on chronił te smoczątka. W każdym razie, kiedy szkoła magii podupadła, bardzo, bardzo chciwy smok postanowił to wszystko zagarnąć sobie, zajrzeć, co tu się w ogóle wydarzyło. I artefakt, który już był nieco znudzony tym, że nikogo nie ma, zaczął wpływać na tego smoka. I smok jest przekonany o tym, że jest najfajniejszy, najlepszym, najbardziej smoczym smokiem na całym smokczym świecie. I on tego wszystkiego pilnuje i zrobił się straszliwie zarozumiały. Jaką mam w tym momencie opowieść? Mamy chochlików w tym momencie bezpośrednio nie ma, one po prostu to przekleły. Jeśli dzieci będą chciały po prostu zbić, zniszczyć ten artefakt, to mogą to zrobić. Jeśli będą go chciały odczarować, mogą wtedy wyruszyć na poszukiwanie chochlików, które to przekleły. I jak mamy te cztery sceny, o których wspominałam, to może być oczywiście zawiązanie akcji, czyli co się wydarzyło, dostanie się do ruin szkoły, śledztwo, gdzie grasuje smok, co się wydarzyło. Można na przykład spotkać faktycznie jakiegoś chochlika, który wyjaśni wyjątkowo z siebie zadowolony, co się wydarzyło. Może być scena z samym zadufanym w sobie aroganckim smokiem i wyjaśnieniem mu, że artefakt jest przeklęty i dał się dosyć parszywie zmanipulować. I ostatnia scena może być związana jakoś z naprawianiem tych wszystkich szkód, czyli na przykład smok swoją magią może to wesprzeć, można zdyscyplinować chochliki. I tutaj mamy już krótką przygodę, gdzie dzieci być może będą mogły odnowić tą szkołę magii
bo załóżmy, ta szkoła jest już w ruinie, więc już pewnie od jakiegoś czasu. I na następnej sesji, bo fajnie pod koniec zastanowić się, jakie wątki nam się otworzyły i kontynuować, możemy dać dzieciom zakładanie własnej szkoły magii. Zakładanie swoich elementów, baz, statków kosmicznych, statków pirackich, miast, wiosek i innych tego typu rzeczy, są plotem, który bardzo łatwo dzieci łapią i się strasznie wkręcają. Coś, co warto sobie zostawiać, kiedy jesteśmy zmęczeni albo nie mamy pomysłu. Wystarczy dać dzieciom kredki, narysować choćby zarys pomieszczeń i zapytać, co tam się znajduje, żeby zaprojektowały. Jest duże prawdopodobieństwo, że straciliśmy robotę jakąś grę i nie licząc pojedynczych pytań, co tam jeszcze można dołożyć, jakie elementy, jakie rysunki, dzieci już całkowicie zaczynają się w to wciągać. Raz się tak uratowałam na przykład na Kopernikonie, bo miałam 4 godziny sesji, miały być to 2 sesje, ale okazało się, że te same dzieciaki się zapisały i na 5 dzieci miałam 3, dla której to była już 6 i 7 godzina RPG-ów, bo wcześniej tam grały jeszcze w inne przygody na stoiskach, potem przyszły do mnie na te 4 godziny. No jak wspominałam, 45-90 minut to jest optimum, więc o ile pierwsza sesja poszła bardzo fajnie, to na drugiej już skupienie było minimalne. Te dzieciaki zaczęły biegać i widać było, że ciężko im się skupić na tej fabule. Wtedy akurat prowadziłam syrenki i trytony i po prostu wzięłam kilka kartek papieru, udało mi się z dużym wysiłkiem pociągnąć scenę do jakiegoś rozwiązania i dzieci znalazły opuszczoną chatkę i zaproponowałam, że nie chcą mieć swojej tajnej bazy. I przez następną godzinę bawiliśmy się fabularnie, rysowaliśmy, dziewczynki były syrenkami, bo tam w końcu były same dziewczynki na tej sesji, rysowały sobie zagrody dla swoich podwodnych kociaków, bo każda chciała mieć chowańca. Było z tym dużo zabawy, bo jedna dziewczynka była w święcie przekonana, że jest alchemiczką, zaczęła projektować w swoim pokoju laboratorium alchemiczne. Jedna dziewczynka zorientowała się w połowie, że nie potrzebuje, że syrenki pod wodą nie potrzebują schodów, no ani drabiny na strych, bo po prostu mogą podpłynąć. I w tej przygodzie możemy łatwo przejść do dalszego rozwinięcia. Czyli jak mamy jakiś obiekt, właśnie ta kopalnia, miasto, puszcza, oaza, ruiny czy port piracki, to w tym momencie możemy pod koniec przygody, jeśli zobaczymy, że jakieś się wciągnęło oczywiście, przekazać inne miejsce. Takie rozwiązanie jest na przykład w Mistrzu Baśni, z tego co kojarzę, a ja bym nie widział. O, to z tego co kojarzę w Mistrzu Baśni, dzieciaki mogą przejąć zamek bohaterów później chyba. W każdym razie polecam Wam to rozwiązanie. Dobrze, czy chcecie w tym momencie jeszcze się pobawić tym schematem? Czy już macie dosyć czachadymi? Boże, mi brakuje reakcji widowni. Kwarantanna. Jak prowadzić z jednym dzieckiem? Wiesz co, ja osobiście bardzo lubię sesję jeden na jeden, bo się na dziecku można skupić. Dziecko jest wtedy w samym centrum historii, to jest bardzo wygodne, bo się nie rozprasza, nie ma walki o spotlight. Ja bym faktycznie poszła w najpierw jakieś akcje fabularne, później podam link. Opublikowałam PDF-a, PDF-a prezentacji, która się nazywa Mapy i scenariusze. Jest to pomysł na zabawę z dzieckiem, opartą właśnie na jagodowy las mistrza baśni, że bierze się dużą kartkę, może na przykład skleić z iluś tam kartek A4 i przykleić do podłogi, to świetna zabawa. I rysuje się tam kontynent. Najpierw się robi zarys kontynentu, potem się rysuje góry, lasy, jeziora. Losuje się obiekty. Jak macie mistrza baśni, to macie tam tabelkę 50, ich jest bodajże. Dla tych, którzy nie mają, umieściłam tabelkę ze swoimi miejscami. I zaczynacie z dzieciakami kombinować, że tu na przykład jest właśnie oaza dżinów i zastanawiacie się, kto tam mieszka, po co tam jest. Macie taką nawet dwugodzinną zabawę, bo jak prowadziłam warsztaty z tych map, to jedna rodzina potrafiła tak krótko, raz, pół godziny przerobić wszystkie punkty, a inni przez 2 godziny rysowali, bawili się i opowiadali, więc to dużo zależy od dziecka i rodzica. I mając tą mapę, mając ten stworzony świat, można do niego stworzyć tą tabelkę, którą tu zrobiłam i razem ten świat rozwijać. I to mi się wydaje fajnym rozwiązaniem z jednym dzieckiem, bo jest ta duża decyzyjność po stronie dziecka, można tą mapę tworzyć, marzyć, rozwijać.
Także ja bym to tak zrobiła. I ważne jest to, żeby to dziecko decydowało, w co chce, w co grać. Owszem, no, w teorii powinny polecieć swoje produkty, czy jagodowe glas, czy syrenki, ale w praktyce warto zwrócić uwagę, co po prostu dziecko lubi. Jakie bajki ogląda, w kogo chciałoby się wcielić. I to już na chwilę obecną wystarczy. Dalej powiem też o gotowcach, jak z nich fajnie korzystać. Dobrze, chcecie jeszcze raz przejść ten schemat, czy lecimy dalej? Dobra, to chyba lecimy dalej. Tak, jeżeli interesuje Was to, to dokładnie na mapie z podstawowego jagodowego lasu przeszłam jeszcze raz przez te wszystkie kroki. Tam miałam losowanie, które wcześniej wykonałam, żeby to mieć czytelne. Udaj się do paśnika, gdzie grasuje sowa i ropuchy, aby to był projekt, który podzielono z tego, co pamiętam, no bo to jest prawie, że z zeszłego roku filmik. I tam na takim losowaniu przerabiam ten schemat 3 razy bodajże na różne sposoby. W przypadku jagodowego lasu i syrenek powinno być Wam o tyle wygodniej zacząć, bo na początek może się to wydać karkołomne, że takie obiekty jak paśnik, sowa czy ropuchy są opisane w podręczniku kilkoma zdaniami, co to jest i jak to wygląda. I to bardzo pomaga na start. I z tego właśnie, z tego co pamiętam, tak właśnie ten filmik jest skonstruowany, że rozwijam to na podstawie elementów, które są opisane. I na przykład jest tam powiedziane, że ropucha ma jad, który może się przydać doktorowi i w tym momencie projekt może być na przykład medyczny dla krasnoludkowego świata. Także tutaj macie link, on jest też po prostu na moim kanale na YouTubie, jeśli wpiszecie Fireball Junior, jak wymyślać scenariusze do gier fabularnych RPG dla dzieci. Dostęp do tej prezentacji, którą Wam tutaj daję, też będzie cały czas on w PDF-ie, będzie, myślę, że nawet jutro to wrzucę po prostu na fanpage'a i nagranie z tego też będzie. To jest kolejna rzecz, którą wymyślił Łukasz Kołodziej, twórca w ogóle mechaniki Fireball. To jest bardzo fajna receptura, jak stworzyć przygodę. Wędkarz siedzi w łódce i za pomocą wędki stara się wyłowić ze stawu rybę, w czym przeszkadzają mu kraby. No, to jest inaczej rozpisane to, co przed chwilą robiliście, więc nie będę udawać, że to jest jakiś rocket science, ale może Wam to ułatwi. Staw to jest nasze miejsce akcji. Czyli ponownie możemy wymyśleć jakieś zupełnie, pytać dziecko, gdzie byś chciał grać. Ryba to jest coś, czego pragniemy, czyli tam to był to artefakt w jednym z omawianych przykładów. Ryb może być kilka. To już jest modyfikacja, które nam umożliwia skomplikowanie fabuły. Tak, w tej poprzedniej tabelce też można z tego korzystać, że na przykład w którymś rzeczy można losować kilkukrotnie, że jest kilka przeszkadzajek albo kilka miejsc, które trzeba sprawdzić, szukając danego artefaktu, albo na przykład jakiś obiekt mógł być... albo na przykład jest podzielono. Czyli jak weźmiemy na przykład tę podzieloną mapę, to możemy wylosować kilka miejsc, to sobie zostawić mapę podzieloną. Tu możemy wybrać sobie na przykład, odnaleźć mapę, którą podzielono i załóżmy 3 razy losować, że w mieście elfów grasuje olbrzym, w oazie dżinów jest golem i rozbójnicy, a w porcie piratów można spotkać dinozaura. No świetnie, dinozaur w porcie piratów, zdecydowanie podoba mi się to rozwiązanie. I jak dinozaur, to jakieś minionki piraci. Tak, port piratów, minionków, gdzie grasuje dinozaur, to jest moim zdaniem coś, w co zdecydowanie chcemy zagrać. I tak, czyli ryb może być kilka. Wędka to jest narzędzie służące zdobyciu czegoś cennego. A wędkarz najpierw, przepraszam. Wędkarz to jest ktoś, kto próbuje zdobyć coś cennego, wędkarzy może być kilku. Tak, nasze postacie graczy są wędkarzami, ale jakieś współzawodnictwo. To jest dobry pomysł. Można dołożyć jak najbardziej kogoś, kto z nimi przeszkadza. To może być jakiś arcywróg. Coś takiego jest na przykład w czerwcu będzie zbiórka na kolejne moje gry, to tam będą Superliga, tam są superbohaterowie i każdy superbohater ma swojego arcywroga. I tam jest zasugerowana rzecz,
że arcywróg nie musi być wrogiem w sensie kogoś, z kim chcemy toczyć wojnę. To może być nasz rywal, na przykład drugi uczeń naszego mistrza, albo rodzeństwo. Na przykład jesteśmy potomkami wielopokoleniowej rodziny arcyłotrów i zeszliśmy na dobrą drogę, jesteśmy taką białą owcą, ale nasz brat bliźniak, zły brat bliźniak, jest jak najbardziej zdegustowany naszą postawą i naszym arcyprzeciwnikiem jest nasz brat bliźniak. I w tym momencie nasz wędkarz jest jakimś super złolem, który może mieć albo identyczne moce, jak postać dziecka, albo zupełnie przeciwne, woda i ogień na przykład. Zdryfowałam. Dobra, wędka. Narzędzie służące zdobyciu czegoś cennego. Każdy wędkarz może mieć w swoim arsenale kilka wędek, żeby mieć większe możliwości. I tak, chochliki, które przekleły nam lustro, wcale nie muszą być małymi wróżkami, które sobie uciekają. Mogą mieć na przykład strasznie złośliwe zaklęcie, na przykład zaklęcie kichawki, że rzucają na postać gracza, jak postać gracza nie uchyli się, nie musimy dawać obrażeń. Dziecko może powiedzieć, że na przykład strasznie zaczyna kichać. I dzieciak może zaczynać kombinować, że na przykład to nie jest zaklęcie, albo to nie jest zaklęcie, tylko to jest pyłek. O, chochliki mają pyłek, ciskają nie w postać graczy, czy postać sobie, a psik. I tutaj możemy nauczyć trochę behapu w czasie zarazy, czyli dzieciaki zaczynają znosić maseczki, żeby nie zarazić się kichawką od tego wrednego pyłku. Ale też tam był smok. Smok ma w arsenale smoczy ogień, którym może na przykład pacnąć i odrzucić postacie graczy w taki slapstickowy sposób. Może niekoniecznie zionąć ogniem, może na przykład zionąć czymś wyjątkowo śmierdzącym. Także nie zdziwcie się, jeśli dzieciaki ugotują mu po prostu jakąś zupkę na niestrawność. Tak, jeśli dzieci pójdą w zupełnie innym kierunku, pozwólcie im. Łódka. To jest narzędzie, tak, łódka to jest miejsce, z którego operuje nasz złoczyńca, byle było w stawie albo blisko niego. Można ciekawie namieszać, jeśli kilku wędkarzy ma wspólną łódkę. Jak najbardziej. Chochliki mogą czcić naszego smoka jako swojego wielkiego szefa głównego, ale mogą się być w nim w stanie jakiejś takiej partyzantki. O, partyzancka walka chochlików ze smokiem brzmi jak coś, w co gracze mogliby się zaangażować. Na przykład smok połknął chochlika i trzeba się do niego zakraść z wielkim piórem Feniksa, połaskotać go, bo wiecie, Feniks to logiczne przecież. Feniks jest ognistym ptakiem, więc jeśli pomiziamy smoka, który zieje ogniem, no to wtedy ogień nie wywoła ognia. Magia to wszystko ma sens. I wtedy chochlik zostanie wypluty bez ognia w zupełnie bezpieczny sposób. I mamy poboczną misję, że dzieciaki gonią Feniksa. Zryfowałam, co nie? Dobra. Łódka może być jedna, może być kilka, ale jak widzicie, te elementy można mieszać. Dlatego ustawiłam to w tej kolejności, bo receptura jest de facto tym samym, czym jest nasza tabelka. Z tą różnicą, że w tabelce mamy gotowe rzeczy, a receptura pokazuje ich wzajemną korelację, którą można ustawić. I to nam, chcę Wam skomplikować to krok po kroku, żeby pokazać, jak na tym można operować. Że na początku widzieliśmy ileś sposobów, że można interpretować 6 rzeczy, a tutaj przy pomocy receptury ona Wam może pomóc, jeśli na początku będziecie się przytłoczeni i nie wiedzieli, od czego zacząć wymyślanie. I tu właśnie widać, że wędkarzy może być kilku, ryb może być kilka, o i jeszcze oczywiście krawy, czyli czynniki przeszkadzające w osiągnięciu celu. Pamiętajcie, że to nie jest tak do końca sztywnie przyczepione, że krabami może być zarówno przedmiot, na przykład artefakt może być krabem, który nam przeszkadza, ale może być na przykład to, że został przeklęty albo podzielony. Tak samo czynnikiem przeszkadzającym. Mogą być te chochliki. Także jak widzicie, z prostego schematu wybierz 6, mogą nam wyjść zupełnie różnorakie sytuacje. I dalej tak. Przykłady receptury. Zły czarodziej chce zdobyć zakazaną księgę, która spoczywa w królewskiej bibliotece. Obrońcy biblioteki muszą walczyć z armią golemów. To są rzeczy oderwane od tej tabelki, żeby pokazać, że receptura też jest niezależna. Aczkolwiek wymyślanie rzeczy na recepturze bez doświadczenia może być dosyć karkołomnym doświadczeniem. Następne. Kilka drużyn chce pokonać smoka, by zdobyć jaskinię pełną skarbów. Któraś porwała smoczątko. To dosyć parszywe zagranie.
O, dzik Gustaw zajął zdziczały sad pełen jabłek i nikomu nie pozwala do niego wejść. Atakuje ostrymi kłami. Jak widzicie, ta sama receptura daje nam zupełnie różne wyniki. I to jest moim zdaniem duża siła tego schematu, że jak przechodzimy oczko wyżej, to widać, że ograniczając się naszą wyobraźnię, możemy tworzyć takie schematy. Wczoraj była bardzo fajna prelekcja, nazywała się Koło Homonda bodajże. Ona niedługo pewnie będzie na YouTubie, także to jest bardzo fajne narzędzie do tworzenia tak, zostaną nagrane, usunie się napisie Harmona, tak, dziękuję. Tak, Koło Harmona, które było fantastyczną prelekcją. Koło Harmona ma to ograniczenie, że ono się najlepiej nadaje do jakichś tam sesji detektywistycznych czy na zewie Cthulhu, ale już takie 10-12-letnie dzieciaki grają w zew, świetnie się bawią, oczywiście po odpowiednim ugłaszczeniu, uprzytulnieniu tej gry. I teraz odwołam się, no nie chcę mówić o swoich schematach, czy tych w jagodowym lesie. Bardzo fajny generator misji napisał Marcin w Mistrzu Baśni. O, jeszcze raz tu pokażę, jest Mistrz Baśni. Najpierw jest jeszcze też 50 miejsc, które Marcin napisał, że losuje się najpierw miejsce. Potem wybiera się generator misji, a następnie jest droga do celu i atrakcja w przygodzie. Jak widzicie, tutaj są rzeczy do wyboru, nawet jak coś wylosujecie. I można na podstawie tego zbudować swoją własną przygodę. Czyli na przykład uwolnić roślinę. No dobra, drugiego gosza się nie widać. W drodze, proszę cię, jest jakieś komplikacje, atrakcje w przygodzie. I na podstawie tego też można zbudować te 4 bądź więcej scen. Ja tych 4 scen się dosyć mocno już otrzymam. Dosłownie 2 dni temu Marcin nagrał filmik, w którym pokazuje, w jaki sposób sprawnie w 15 minut tworzy przygodę w oparciu o ten generator. On jako autor no najlepiej to wyjaśni. Po kolei po prostu na żywo losuje kolejne wyniki, dochodzi do interpretacji i na podstawie tego tworzy sobie na 15 minut przygodę. To jest właśnie też główny cel tej prelekcji, że zależy, by to było coś szybkiego, bo jeżeli nie graliście nigdy w RPG, jeśli trafią się te takie osoby, to Mistrz Baśni jest świetny, bo on tam wszystko krok po kroku tłumaczy. U Marcina są gotowe scenariusze, gdzie nawet są cytaty NPC-ów. Natomiast ja, tworząc jagodowy las i swoje gry, staram się wszystko robić w pigułce, tak jak widzieliście tę tabelkę. Żeby zmęczony rodzic, który mógł usiąść, przeczytać 2 akapity i zacząć grać. Niemniej w obu grach znajdują się generatory, co nie jest wcale popularnym rozwiązaniem, bo jakieś rady, jak tworzyć scenariusze, znajdują się często, ale takich narzędzi nie ma dużo niestety. Znaczy nie ma dużo rad dla dzieci, ale tych gier dla dzieci też nie jest strasznie dużo jeszcze. To, o czym wspominałam wcześniej, jest prelekcja osobna, nazywa się Mapy i scenariusze RPG, którą prowadziłam w formie warsztatów na różnych konwentach. Tam jest, macie, jest ona się, to też się znajduje w notatkach na moim fanpage'u Fireball Junior, gdzie jest krok po kroku wyjaśnione, jak taką mapę zrobić. I ta mapa daje nam podkładkę pod naprawdę wiele godzin sesji. Jak chcecie tworzyć sesję bez tych wszystkich schematów, coś na szybko, to najważniejsze są 2 pytania. Jakie ktoś ma kłopoty? A także moim absolutnie ukochanym mechanizmem są nadmiary i niedobory, czego nauczyłam się też na Apocalypse World. Nadmiary i niedobory są rzeczami, które popychają NPC-ów w świat do działania. Nie ma statusów quo, bo to jest nudne. I bardzo ważne jest to, żeby każdemu czegoś brakowało albo czegoś nie za dużo. Bo dzieciaki na początku, tworząc jakieś na przykład, nie wiem, górę magów, jakichś potężnych, od razu wyobrażają sobie, że są super potężni, niezależni, nie podskoczy i tak dalej. I warto uświadomić dzieciaki, że takie postacie nie są interesujące z aspektu fabuły. Na przykład mamy wyjątkowo potężnych czarodziejów, niech będą w jakiejś górze, skoro wam się tak spodobała ta szkoła magii, to niech będzie wyjątkowo potężna szkoła magii, gdzie raz, że jest armia studentów, którzy no, swoje potrafią, a 2 jest spora grupa
edukatorów magicznych, którzy również są bardzo silni. I oni są alchemikami. To jest magiczna szkoła alchemiczna. Także ogólnie nikt im nie śmie podskoczyć, bo nawet jak im się skończą zaklęcia, to obrzucą różnymi dziwnymi specyfikami. Na przykład takie, które wybuchają olbrzymią ilością gumy balonowej i sklejają wszystko. Albo jakieś magiczne działka brokatowe. No nikt ich nie zaatakuje przecież w takiej sytuacji. Ale fajnie jakby mieli jakieś nadmiary czy niedobory. Nadmiarem może być na przykład sama magia, że tajem tej magii tyle buszuje w powietrzu, że ona po prostu aż wywołuje jakieś anomalie, problemy. No, a w sumie na tym się oparłam pisząc Magikademię, ale u nas jeszcze w trakcie. Ale fajny jest niedobór. Na przykład skoro są alchemikami, to jest problem z magicznym szkłem. Że byle zwykłe szkoły albo laboratoryjne nie jest w stanie utrzymać takich niestabilnych mieszanek, zwłaszcza w przypadku studentów, więc szkoła potrzebuje dużo szkła alchemicznego. Szkoły alchemiczne produkują w swojej górze krasnoludy i ogólnie jeśli krasnoludy się wkurzą, zamkną się na cztery spusty, wejdą parę poziomów niżej, odizolują się od całego świata łaski bez. No to raczej czarodziejom może zależeć, żeby ta informacja nie ujrzała światła dziennego. I co? Oczywiście mogą pozować w tym momencie na jakąś wyjątkowo potężną frakcję, ale potrzebują tego szkła. No ale okej, pamiętajmy, że postacie graczy mają centralne, najważniejsze miejsce w przygodzie, więc jak macie jakieś swoje pomysły, podrzucajcie śmiało. Więc co tam mogą robić postacie graczy? Po pierwsze, mogą dostać misję wyjątkowo tajnego transportu szkła alchemicznego, tak żeby nikt się nie dowiedział. I mimo iż są czarodziejami, muszą zadziałać w miarę inkognito, na przykład udawać kupców. Albo na przykład gracze dowiadują się o wielkiej słabości magów, mogą oni donieść o swoim królestwie, bo magowie na przykład zrobili się zbyt pyszałkowaci i nieprzyjemni, fajnie byłoby ich troszeczkę przykrócić. Albo na przykład miało miejsce jakiś duży problem w fabryce u krasnoludów i krasnoludy potrzebują pomocy i nasi młodzi czarodzieje ruszają na pomoc. Albo na przykład nasi młodzi czarodzieje są wyjątkowo potężni, wyjątkowi, i w związku z tym ruszają do krasnoludów, aby pomóc im z nową produkcją szkła, mianowicie na miejscu mają testować, czy ich magia będzie do ogarnięcia przez nowe szkło alchemiczne. I w tym momencie naszych małych czarodziejów możemy zabrać do podziemi krasnoludów i tam mogą przy okazji przeżywać jakieś przygody, na przykład pomagać krasnoludom wykurzyć jakieś szkodniki, które się w korytarzach zamieszkały. Także, jak widzicie, taka tworzenie mapy może krok po kroku dawać. Ogólnie w tych mapach i scenariuszach jest dużo pytań. Ważnym aspektem, który może pomóc nam wymyślać scenariusze, to są wszelkiego rodzaju podróżnicy. Albo inne pytania, które tu widzicie, jakie mają święta, festiwale i turnieje. Pytajmy dzieciaków, tak? Jacy są słynni mieszkańcy? Może jakiś jest krasnolud mędrzec, do którego wszyscy chcą się udać. Także zachęcam Was, jeśli jesteście zainteresowani, do zerknięcia także na tą prezentację. I zbliżamy się do końca. Korzystajcie, słuchajcie, z gotowców. Choćby dlatego, że jest taka bardzo popularna kreskówka, w której każdy odcinek ma dokładnie ten sam scenariusz. I to nie jest problem. Większość przygód dla dzieci można łatwo dostosowywać między systemami. Więc nawet jeśli zainwestujemy w jakąś grę, ale na przykład ona przyjdzie po miesiącu i nasze dziecko stwierdzi, że to w ogóle te krasnoludki to jest obciach, żenada i mocne 2 na 10, to nie znaczy, że nasz zakup pójdzie się kochać. Tutaj dam no to na przykładzie słuchaj scenariuszy. To jest rzecz, którą zaczęłam w zeszłym tygodniu. Schemat to ma taki, że nagrywam podcast, gdzie do 20 minut, pierwszy odcinek ma niecałe 10, drugi chyba kwadrans, opowiadam fabułę krok po kroku, co się dzieje, a do odcinka jest dołączony konspekt krok po kroku, co się wydarzy. I pierwszy scenariusz to jest Lisie latorośle. Opowiadają o tym, że doszło do małej katastrofy budowlanej, nazwijmy to. Osunęła się skarpa, w której mieszkały lisy, i lisy zostały bez domu, a małe liski zostały uwięzione na skarpie. Najpierw jest misja ratunkowa, żeby te liski uratować. Później trzeba się tymi liskami zająć, kiedy rodziców lisów nie ma.
I to jest przygoda, którą można banalnie dostosować do innych przygód. Założenie jest proste. Dzieci są krasnoludkami, więc lis jest czymś dużym, większym, silniejszym, potężniejszym, ale ma jakąś słabość, potrzebuje pomocy, a później dosyć sprawnie muszą zadbać o nowy dom, więc proszą, żeby ktoś się zajął ich dziećmi. Także w jagodowym lesie mamy, które dzieci są krasnoludkami, a to są lisy. Natomiast w jakiejś fantazy świecie to mogą być smoki, słuchajcie, że mało świeżo wyklute smoczątka jeszcze nie umieją latać, a częściowo zawalona góra sprawia, że duży smok nie jest w stanie tam podlecieć i swoich dzieci wyciągnąć i prosi naszych bohaterów o pomoc i potem dzieci opiekują się małymi smoczątkami. To samo można zrobić w kucykach ekwestrii, że nasze dzielne kucyki też mogą pomagać jakiemuś smokowi albo jakiemuś innemu stworowi, bo w ekwestrii jest dużo niezwykłych istot. Gdzie jeszcze? No w syrenkach i trytonach to mogą być małe krakeniątka, które potrzebują pomocy na przykład, bo nie wiem, boją się same, płaczą, boją się same ruszyć i czekają, aż ktoś po nie pójdzie. Także zmienianie przygód pomiędzy tym, pomiędzy systemami nie powinno stanowić dużego problemu. Ha, wyrobiłam się, dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za udział. I słuchajcie, z okazji konwentu zrobiłam przeceny na PDF-y. Niestety nie zrobiłam jej do końca sprytnie, bo nie widać tego, że to jest przecenione po prostu. Pytaj śmiało. Jedna rzecz jest przeceniona o bodajże dolara, a druga o $2, ale to się po prostu nie wyświetla. Po prostu zmieniłam cenę zamiast pisać zniżkę. Także zachęcam, przynajmniej do końca miesiąca ta zniżka na PDF zostanie dla Was. Śmiało pytaj. Zachęcam, jeśli masz możliwość, żeby się odciszył.